Czy linia 743 jest już przegubowa i jeździ w weekendy częściej niż co 2,5 godziny? Czy pojawiła się nowa linia autobusowa w Ożerowie Mazowieckim? Oraz pewnie już po roku nie ma przejazdów kolejowych w poziomie szyn. Czy nowa stacja kolejowa, ale chyba cały czas bez SKM-ek? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w czwartek, 4 kwietnia, sprawdzimy, czy Ożerów Mazowiecki przestał być wykluczony komunikacyjnie w przeciągu ostatniego roku. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czołem z nosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym Biz. Prawie rok temu, a właściwie trochę nawet więcej niż rok temu, pojawiły się ostatnie odcinki Mniejsza z Tym Biz, gdzie sprawdzaliśmy sobie wykluczenie komunikacyjne w Ożerowie Mazowieckim. Najpierw sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja. Następnie otrzymaliśmy obietnicę, właściwie zapowiedzi od burmistrza Ożerowa Mazowieckiego, a teraz za chwilę są wybory i sprawdźmy, czy cokolwiek z tych obietnic udało się zrealizować. I Wam powiem, że tak, udało się, nie jest aż tak źle. Natomiast to nie oznacza, że jest dobrze. I sprawdźmy sobie, co faktycznie się tutaj podziało. Na pierwszy ogień zacznijmy sobie od linii 713, która jeździ do Ożerowa Mazowieckiego. Jest to linia autobusowa, taka główna, która po prostu jeździ do samego centrum Ożerowia. Możemy sobie zerknąć na nią tutaj na mapie. Przypadza linia 743, która jeżdża tutaj do Kropik i jedzie sobie od cmentarza włoskiego, czyli odtąd. No wiadomo, że ostatnio do cmentarza włoskiego nie jeździły tramwaje, więc dojazd do tej linii autobusowej był mocno ograniczony. Ale sama linia autobusowa nie jeździ rzadziej niż wcześniej. Jeździ cały czas w tygodniu najczęściej co 20 minut, a w weekend, jak sobie klikniemy, no to jeździ tak mniej więcej dwa razy w przeciągu godziny. Więc ogólnie układ jest całkiem dobry. Oczywiście jest mi również podjazdami do Parkowej, więc to jest cały czas utrzymane jak było. I z tego co wiem, już normalnie się pojawiają autobusy również przegubowe w weekendy, więc nie ma tego syndromu, że jedzie autobus, jedyny do Ożerowa Mazowieckiego, który jeździ częściej i po prostu całkowicie załadowany, nie da się do niego zmieścić. Przynajmniej jeżeli chodzi o linię 713, bo 743 jest trochę gorzej. I przejdźmy sobie do 743 teraz, tylko tam powiem, że jeżeli chodzi o 713, to po prostu tu się dużo nie zmieniło. W sensie nie ma zbytnio ruchów do przodu, nie ma zbytnio ruchów do tyłu. Jeździ cały czas na tej samej trasie, funkcjonuje raczej tak samo często, nie jeździ rzadziej. No w korkach stoi, ale to zawsze ta linia autobusowa stała w korkach. I tutaj one się nawet jakoś strasznie nie wydłużyły, więc tutaj właściwie wiedział, że no jest całkiem po staremu. Natomiast gorzej jest 743, bo tutaj, no tak. Po pierwsze, linia autobusowa jeździ w szczycie, raz, dwa razy na godzinę. Więc to już nie jest taki dobry wynik, tym bardziej, że to jest linia, jedyna linia autobusowa dowożąca z Ożerowa Mazowieckiego do stacji metra. My aktualnie patrzymy z przystanku metra Bemowo w kierunku Wolice koło Pochocina. No i tutaj jak widzicie, możemy sobie zobaczyć, teraz jak nagrywałem, jak mówię, tutaj jeszcze stałam godzinę, to właśnie możemy sobie zobaczyć, że w szczycie jeżdżą właśnie po dwa autobusy w przeciągu godziny, tak samo rano jeżdżą autobusy po dwa w przeciągu godziny, więc tutaj sytuacja jest całkiem dobra i są dwa krańce. Jeden jest na Parkową, czyli kurs skrócony mniej więcej o połowę trasy, czy tam dwie, o 1/3, a drugi to jest na pełnej trasie. Możemy sobie zobaczyć, jakbyście byli ciekawi, pełną trasę. To tak wygląda pełna trasa. Z osiedle Górczewska jedzie sobie do Wolice, albo właśnie ma kurs skrócony za Wilową, ale ją do Parkowej. No i tutaj ta sytuacja mniej więcej wygląda tak samo jak rok temu, z tym, że tu się faktycznie na plus zmieniło to, że teraz jeżdżą autobusy przegubowe. I to faktycznie jest dobra nowina, bo te autobusy były już normalnie przepełnione, kiedy faktycznie jeździły tak poprawnie. No i natomiast to nie zmienia że faktu, że i tak te autobusy są przepełnione. To akurat mam okazję, kiedy teraz jechałem tą linią autobusową w szczycie i była już sytuacja, że się ludzie nie mieścili. Co prawda fakt faktem, ten autobus był opóźniony dosyć dużo względem pierwotnego rozkładu jazdu, o czym za chwilę będę mówić jeszcze. Natomiast no, autobus był tak zapełniony, że nieironicznie autobus na niektórych przystankach musiał być już dopychany, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów i komfort dla osób stojących, no i na pewno go nie było. W sensie, ja siedziałem akurat, więc nie było źle, ale jeżeli bym stał, to nie wiem, czy bym nie wysiadł z autobusu, bym po prostu nie poczekał na kolejny autobus, bo tak jak było w szczycie, więc co pół godziny jeździły linie autobusowe, więc jak na tą linię to jest naprawdę bardzo często, ale to nie zmienia faktu, że to, że jeździ w teorii tak często, nie to, że tak często faktycznie jeździ. To przekaz jeszcze zdjęcie, jak wygląda wysiadka z autobusu przegubowego, bo aktualnie właśnie na 743 jeżdżą też autobusy przegubowe i też tutaj przy okazji zaznaczę, jaki jest faktycznie problem z tą linią autobusową, bo
No i ona normalnie właśnie jeździ, dowozi ludzi do metra, no to wiadomo, że większość osób wysiada przy metrze. No i ten tłum właśnie tu możemy zobaczyć, to jest tylko i wyłącznie tłum z jednego autobusu. Tutaj przyjeżdża, tego co jeździ teraz na pół godziny. Natomiast problem z tą linią jest taki, że o ile ona sobie jedzie właśnie tą trasą, czy to z Wolicy, czy z Parkowej, czyli stąd, właśnie tą trasą taką mogę kliknąć, to będziecie widzieć, o co chodzi. Jak sobie klikniemy 743, o, to nam podświetli. No to ona jedzie sobie właśnie takimi zawijasami. Ten zawijas do Żowa jest chyba najlepszy. Natomiast problem jest z nią taki, że mniej więcej z tego, co kojarzę tutaj w Chrzanowie, linia się już całkowicie prawie zapełnia. Chodzi o to, że w Chrzanowie nie ma aktualnie linii 249, która dosyć ładnie obsługiwała te rejony. Tu jest mnóstwo osiedli, tylko metro się buduje, a metro się buduje za około 2-3 lata. Więc do tego czasu ta linia jest już w tym miejscu już napełnione, te autobusy są, a tutaj te autobusy przebudowowe są wymienione całkowicie po full. I nieironicznie mówię po full, bo faktycznie tam już się wsiąść do tego autobusu nie da. Więc na dalszym odcinku oczywiście już ludzie tylko wysiadają, znaczy nie siadają, jadąc do metra bemowo, ale no to jest dosyć mocne załadowanie jeszcze, jeżeli chodzi o sam Chrzanów, więc nie tylko i wyłącznie to jest jedyna linia autobusowa dla wszystkich osób, które mieszkają tutaj w Ożerowie, ale również to jest jedyna linia, jeżeli chodzi o Chrzanów w tym miejscu. Przynajmniej tak faktycznie to widać, jeżeli chodzi o zapełnienie tego autobusu i widać to też poprzez tym przystanku. Na minus jeszcze mogę powiedzieć, że w Chrzanowie ten przystanek jest bardzo wąski w kierunku centrum Warszawy. Taki naprawdę wąski, taki a la Plac Unii Lubelskiej do tramwaju, więc no to jest faktycznie dosyć kiepska sytuacja, jeżeli chodzi o te aspekty. Natomiast linia w tygodniu, no tak jak powiedziałem, jeździ w miarę jeszcze często i są przegłuby, więc nie jest źle, ale w praktyce i tak one są załadowane, więc tutaj czy jest przegłub, czy jest nieprzegłub, to de facto nie ma trochę znaczenia. Z tego co kojarzę, to są nawet 3 autobusy przegłubowe w wszystkich tych brygadach, na chyba 5, jak już pamiętam, natomiast zmienia faktu, że i tak te autobusy przegłubowe są całkowicie zapełnione, więc tutaj sytuacja jest taka, że po prostu pewnie więcej osób jeździło tymi autobusami, ale większość osób jedzie samochodami, no bo po co ma jeździć tramwaj do autobusu, to jest przepełniony i nie będzie żadnej przyjemności z tej jazdy i tylko wyłącznie no, będzie po prostu nieprzyjemność jazdy z tym autobusem, więc domyślam się, że chodzi o ten aspekt. Tak pewnie by więcej osób pojechało takim autobusem. Natomiast w weekendy to jest po prostu istny paradoks. Cały czas jest tak samo źle, od kiedy autobusy dojeżdżają do metra Bemowo. Co to oznacza? Oznacza to, że autobusy dalej jeżdżą co 2,5 godziny. I to jest niedobra nowina, bo no nie, czyli co 2,5 godziny to ja bym powiedział, że to jest trochę bardziej PKS niż autobus faktycznie jeżdżący w okolicy Warszawy. No i tylko wyłącznie wam dam tam mapę, żebyście zobaczyli, że faktycznie to nie jest jakoś nie wiadomo jak daleko i cała ta trasa linii autobusowej, w weekendy nie ma kursu sunek, jest na całej też tylko autobusy jeżdżą, no to po prostu co 2,5 godziny to jest istny paradoks. W sensie inaczej, wyobraźcie sobie, że ustawiacie sobie plan dnia i po pierwsze, jeżeli skończycie pracę o 16, no to macie do 17.52 czas, bo dopiero o tej godzinie jest autobus. Natomiast jeżeli jedziecie sobie w drugą stronę, to autobusy są tak ustawione, że albo jest jeden o 5, a kolejny jest o 7.30. Więc nieironicznie nie macie możliwości de facto wybrania sobie jakiegoś dogodnego dojazdu, tylko po prostu musicie się kręcić, tułać po mieście i tak dalej. Ja parę razy mam tutaj znajomego, który po prostu mieszka w Ożerowie Mazowieckim, właśnie tylko przy tej linii autobusowej i muszę przyznać, że parę razy musiałem, czy to siedzieć, to nie akurat nie jest złe, natomiast to nie jest lokowanie produktu, ale no, obok pętli autobusowej Śledy Gruszewska jest McDonald's i to jest jedyne miejsce, gdzie można posiedzieć i przeczekać godzinę, czy półtorej godziny czekając na autobus. No, jeżeli czekacie 2 godziny, to już jest to trochę nieprzyjemne i niewygodne. Więc no to jest dramat, tak? Biorąc pod uwagę, że to są naprawdę bliskie rejony Warszawy, to cały czas nie rozumiem, czemu taki autobus jeździ co tak rzadko. A biorąc pod uwagę, że on w weekendy jeździ co 2,5 godziny, a rano on jest całkiem nawet zapełniony w tym porannym szczycie, popołudniowo też jest całkiem ładnie i ostatnie kursy też są całkiem ładnie załadowane, no to do tego całkowicie nie rozumiem, czemu ta sytuacja jest taka, jaka jest, pomimo tego, że tak jak wcześniej już mówiłem, mieliśmy obietnice właśnie, znaczy no, informacje, jakie faktycznie są planowane do zrealizowania przez burmistrza i no nie zmieniło się tutaj nic na lepsze. Stwierdził, że znaczy na pewno ten autobus nie jeździ tak rzadko, co 2,5 godziny, jeździ. Nie ma kursów skróconych, mogłyby być kursy skrócone, może wtedy chociaż na 2/3 teraz ten autobus by jeździł częściej niż tak jak teraz rzadko, ale to nie zmienia faktu, że i tak co 2,5 godziny to jest po prostu istny dramat. To nie jest wygodna komunikacja miejska. To jest bardzo szczegółowe dostosowanie się do tego, żeby wpaść akurat na ten autobus. Nieironicznie mieszkańcy Ożerowa Mazowieckiego, jak piszecie mi w komentarzach, po prostu jeżeli widzą autobus z linii 743 w weekendy, to mają szczęście, po prostu tak rzadko jest on spotykany. Ale z ciekawostek powiem, że nawet w weekendy jeździ czasami przegubowe. Natomiast to nie chodzi o to, żeby był bardziej pojemny,
tylko chodzi o to, żeby jeździł często, no bo co 2,5 godziny to umówmy się, to nie jest komunikacja miejska, to jest taka komunikacja bardziej dalekobieżna, to po prostu jeździ raz na jakiś czas, musisz się do niej ustawić cały harmonogram zadania i jakoś z tym żyć, więc tutaj faktycznie poprawy nie ma, jeżeli chodzi o ten aspekt. Jakbyście byli ciekawi, jak to wygląda w rozkładzie jazdy, tutaj zrobiłem na przystanku Hala Wola zdjęcie tutaj, no jest trochę niewyraźne, ale no możecie zobaczyć, tak, że no ten autobus po prostu jeździ raz na te 2,5 godziny, jest pierwszy kurs 5.55, następnie jest 7.55 i później jest już rzadziej, bo jest 7.55, następnie jest 10.26 chyba, 12.56, no w skrócie rozumiecie, o co chodzi, jest raz na 2,5 godziny. Tutaj też według mnie przydałoby się te kursy jakieś późniejsze, bo ostatnio kurs tej linii autobusowej jest o 22.56 z Hali Woli, według mnie przydałby się jeszcze jakiś ostatni kurs taki nocny, bo dobrym tutaj przykładem jest Klaudyn, który miał kiedyś swojego rodzaju linii 712, która ostatni kurs z metrem Łociny zaczynała swój po północy i według mnie tutaj w Orze Mazowieckim też by coś przydało, po tym jak linia autobusowa nocna została zawieszona od pandemii i do dziś nie wróciła. Więc, no co ja mogę powiedzieć? Nocnych nie ma, dzienne jeżdżą krótko i bardzo rzadko, więc tutaj ta sytuacja nie jest, bym powiedział, całkiem kiepska. Natomiast tak, jeżeli chodzi o linię L7, która cały czas tutaj kursuje, ona sobie jeździ, ale tak jeździ właściwie, że to jest tylko i wyłącznie linia dla uczniów, bo no, w ciągu dnia no to jeździ rzadko. Rzadko to oznacza, że o 8, 9 ma dwa kursy i później od 12 do 17 raz na godzinę w teorii się pojawia. Wróć. 12, 13 i później... Nie, to nawet nie tak się... Co półtorej godziny w teorii się pojawia. No dobra, no tak czy siak. Chodzi mi o to, że po prostu on też się rzadko pojawia. To jest jedyne połączenie aktualnie w relacji, że tam zobaczcie, Babice, Stada Babice, Ożarów Mazowiecki i dalej w kierunku właśnie Izabelina. To jest jedyna linia autobusa, która łączy te wszystkie gminy. Inaczej trzeba jeździć przez Warszawę, a jeździ bardzo, bardzo jeszcze raz rzadko. Więc to też trochę... według mnie nieporozumienie. Na porównanie mogłem pokazać, że się da zrobić częstą komunikację miejską. Tutaj linie autobusowe w kierunku Borącina i dalej, nawet w kierunku, tak jak teraz ostatnio zostało to wydłużone, do Campinosu jeździ linia autobusowa bezpośrednia z metra i tutaj autobusy jeżdżą zazwyczaj tak samo jak w 713, czyli dwa razy w ciągu godziny. Dwie linie, ale to nie zmienia faktu, że i tak jeżdżą tutaj dużo częściej niż tu. A tu raczej jest dosyć dużo też tych mieszkańców, którzy faktycznie korzystają. Tym bardziej, że tutaj te autobusy stoją w korku. O właśnie, o korkach chciałem powiedzieć. Dużym aspektem też, jeżeli chodzi o linię 743, jest to, że faktycznie tych samochodów tutaj w okolicy, tych wszystkich nowych osiedli, które się tutaj budują, jest coraz to więcej. I nie wiem, czy była sytuacja, kiedy jeździłem nią, bo czasem, jak powiedziałem, nią jeżdżę, żeby przyjechała o czasie. W którąkolwiek stronę. Jakby no, metrobomowo to było minimum 10 minut opóźnienia chyba zazwyczaj, to było jak w banku, a w kierunku drugim, czyli w kierunku w ulicy Kolegów Łocina to jest 20-30 minut opóźnienia, to jest dosyć dużo. I jakby nie chodzi mi o to, że te autobusy mają się teleportować, przejść nad tym korkiem, tylko to pokazuje po prostu faktycznie problemy komunikacyjne tej części miasta, przez to, że komunikacja miejska jeździ tak rzadko, ludzie jeżdżą samochodami, a jak jeżdżą samochodami, to wszystko korkują i wszyscy stoją, więc gdyby jeździło częściej autobusy, nie musieliby wszyscy jeździć samochodami, po prostu byłoby to lepiej zrealizowane. No, to jest dosyć duży problem, bo jakby tutaj nie patrzeć, jeżeli chcesz sobie ułożyć dokładnie dojazd i myślisz sobie, że no to jest ten przejazd, nie wiem, załóżmy 30 minut się jedziemy linią autobusową i w 30 minut dojedziemy, no to nie, to tutaj może się ten czas wydłużyć nawet o godzinę. PKP, przepraszamy za opóźnienia. A jeszcze jak się to nałoży, że przesiadać się na przykład w Orze Mazowieckim do autobusu, to już w ogóle jakieś macie całkowicie nie do zrealizowania rzeczy. Jeżeli autobus jeździ co 2,5 godziny i się spóźni, no to jesteście w czterech literach, że tak to powiem. I to czarnych czterech literach, więc no kiepska sytuacja tutaj faktycznie jest. Korki są, autobusy jeżdżą bardzo rzadko. Przynajmniej jeżeli chodzi o te dowożące do metra, też warto zaznaczyć, że duża część mieszkańców samego Ożerowa specjalnie wsiada do tej linii, która jedzie do metra zamiast do cmentarza włoskiego, po prostu ma lepsze skomunikowanie z komunikacją miejską, bo do cmentarza włoskiego tam mamy tramwaje i w weekendy owszem, tam jest jeszcze 11, więc może nie jest aż tak źle. Ale w tygodniu to nie jest idealne połączenie, gdzie mamy drugi autobus, który jedzie bezpośrednio do metra Bemowo. Może jedzie trochę dłużej, ale brak przesiadek jest na pewno bardziej korzystniejszy i wygodniejszy. Natomiast, no tak jak powiedziałem, tak bym na sytuację, jeżeli chodzi o korki, jest
jeszcze inny aspekt, który też przydałoby się poruszyć, a mianowicie aspekt gubienia się autobusów. Z tego co wiem, co najmniej raz w miesiącu autobus linii 733 gdzieś się gubi na trasie. I to jest dużo miejsc. Każdy zakręt właściwie to jest miejsce, gdzie mógłby się zgubić ten autobus. Z tego co wiem, na Sochaczewskiej się gubią, na Strzykułach się kupią, na Poniatowskiego się gubią na tym rondzie. Gubią się też na Poniatowskiego, zamiast tutaj skręcić w kierunku Obrońców Warszawy, jadą dalej w kierunku Kierbedzia. No i mamy też chyba jeszcze tutaj w Piszkowie, na Rataja. A tutaj to pewnie są jakieś masakry, ja dlatego akurat nie wiem o tym odcinku. Natomiast no są problemy z tym, że kierowcy nawet nie wiedzą jak jechać, bo to jest tak odległa linia i tak rzadko się pojawiają autobusy. Czasami się pojawiają tutaj kierowcy, wiecie, z dnia na dzień. Teoria, że kierowca musi mieć oczywiście zaznajomienie w głowie wszystkich linii komunikacji miejskiej w Warszawie i musi być przeszkolony z danej linii samemu, przynajmniej w teorii. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że po prostu ten autobus gdzieś jedzie i na przykład zamiast tutaj skręcić prawo w kierunku właśnie Obrońców Warszawy, jedzie sobie dalej w kierunku Kierbedzia i dopóki pasażerowie nie zaczną krzyczeć do kierowcy, to on sobie tak będzie jechać dalej. Bo on nie wie, którym w teorii powinien jechać, a że tutaj są jakieś małe zakręty i ten przegłup się ledwo co mieści, no to inny aspekt. Więc to też jest taki, bym powiedział, problem błahy, ale też przez takich kierowców, którzy nie wiedzą jak jechać, też przy okazji autobusy bardzo mocno wydłużają swój przejazd, no bo jeżeli kierowca musi jeszcze patrzeć na mapę, którędy pojechać, gdzie skręcić i tak dalej, no to siłą rzeczy po prostu jest ten problem taki, że autobus jedzie dłużej, no bo szuka trasy, a takiej sytuacji też nie powinno być. A z tego co wiem, raz w miesiącu, co najmniej raz w miesiącu, taki kierowca, który gdzieś pojechał, gdzieś skręcił źle, jest. I gdyby to była sytuacja, nie wiem, raz na pół roku czy coś, to bym to zrozumiał, ale sam parę razy tędy jechałem i sam parę razy musiałem kierować na autobus, więc... Owszem, przyjemność z bycia pilotem autobusu jest świetna, ale przerażenie w pozostałych oczach wszystkich pasażerów, że tylko i wyłącznie jak de facto kieruję autobusem, jest dosyć duże. Więc no nie będę ukrywać, że nie powinno takich sytuacji być i miejmy nadzieję, że faktycznie z tym też będzie sytuacja uporządkowana, ale dobra. Zostawmy te autobusy, wiemy, że jest źle, jeżeli chodzi o 733, to jest tragicznie, tylko dobrze, że dojeżdża do metra i że jeszcze jeździ i nie została wysadzona w powietrze, ale mamy jeszcze linie kolejowe i tutaj, no właśnie. A nie, czekajcie, jeszcze zanim przejdziemy do pociągów, jeszcze o autobusach trzeba skończyć ten temat. Przy autobusach jeszcze burmistrz Orzewa Mazowieckiego powiedział, że no są aktualnie te 3 linie autobusowe, de facto 2, no bo Elki nie liczymy, to jeszcze miała być 1/3, czyli 1/4 nowa linia autobusowa, albo jeżdżąca pomiędzy właśnie różnymi gminami, albo że bardziej celująca w dojazd do centrum Warszawy zamiast pociągów. Właśnie na podobnej dacie jak 713, tylko nie do końca wiem, jak on tutaj chciałem puścić. Ważne jest to, że miała być jeszcze nowa linia autobusowa. Nic w jej temacie nie usłyszałem. Otwock odpalił linię Speed, ale ona jest bezpłatna i ona nie jest w ramach warszawskiego transportu publicznego, a tutaj no nie ma żadnej linii autobusowej nowej, jest 6, która tędy kursuje. Możemy sobie 6 zobaczyć, jak sobie wejdziemy w mapy. Tu, przykładowo w transport publiczny. No to jest faktycznie 6, która jeździ po tej części Orzewa Mazowieckiego, po drugiej stronie torów, no, przykładza, ale ona jest obsługiwana w ramach Pruszkowa, więc to jest zupełnie inna bajka, ale ta linia funkcjonowała przed tym, jak te zapowiedzi były postawione, więc jakby no nie widzę żadnej nowości. Miało być, nie ma. Natomiast kolejnym aspektem, który miał być, a nie ma, no to są pociągi. Pociągi, a konkretnie szybka kolej miejska. Miały pojawić się SKM-ki po tym, jak zakończą się prace na przebudowie stacji kolejowej Orzeszów Mazowiecki. Prace się w teorii zakończyły, w praktyce do dziś nie działają wyświetlacze. I wiem, ostatnio, chyba z miesiąc albo 2 miesiące temu świętowaliśmy postawienie biletomatu, że w końcu w Orzeszów Mazowieckim nie jeździ się na kwiaty, tylko na bilety, bo w miejscu, gdzie powinna być kasa biletowa, jest kwiaciarnia. Nie mam nic o kwiaciarni, ale no trochę dziwnie sytuacja wyglądała, że nie dało się kupić na nowej stacji kolejowej biletu w żaden sposób, nawet nie było biletomatu. Natomiast biletomat się pojawił, to jest dobra informacja, ale wyświetlacze cały czas nie wyświetlają informacji pasażerskiej, więc nie ma ani Iwony, nie ma komunikatów głosowych, nie wiadomo jaki pociąg przyjedzie, gdzie przyjedzie, trzeba patrzeć w telefonie wszystko albo na rozkładach papierowych, a one się czasami zmieniają względem tego, co jest faktycznie naprawdę. Więc tutaj sytuacja jest kiepska, jeżeli chodzi o informację pasażerską na stacji. Pociągi jeżdżą w miarę często. Tak trzeba przyznać, bo możemy sobie tutaj zerknąć, że odjazdy z Orzeszowa Mazowieckiego w kierunku Warszawy, takim normalnym tygodniu dnia, czyli właśnie w czwartek, mamy w porannym szczycie, tak, 6.30, 6.31, to jest ten sam pociąg. 6.31, 6.42, 6.50, 7.14, 7.29, 7.38,
7.51, 7.59. No w skrócie te pociągi jeżdżą tak mniej więcej co 15-20 minut, więc bym powiedział, że jest naprawdę całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych pociągów, ale miałoby być SKM-ki. SKM-ki do dziś nie ma. Orzeł Mazowiecki jest cały czas w drugiej strefie. Płonie chciałyby... Inaczej, mieszkańcy Błonia chcieliby być w drugiej strefie, ale burmistrz z tego co chyba nie chce. Więc tutaj w tym temacie się nic zbytnio nie dzieje, ale jeżeli chodzi o temat Orzeszowa, no to miały być SKM-ki. SKM-ek do dziś nie ma. Miały się pojawić i nic w tym temacie nie ma. SKM-ki nic nie mówią, żeby coś się miało pojawić. W teorii mamy zakończenie Warszawy Zachodniej, ale w praktyce od czerwca czy tam od końca wakacji już będą wszystkie pełno przejezdne, więc wszystkie pociągi będą już mogły jeździć. No i jeżeli SKM-ka miałaby się pojawić do Orzeszowa Mazowieckiego, to mogłaby się już pojawić teraz. Tym bardziej, że pamiętajcie, że pociągi teraz, jakie były planowane pomiędzy Orzeszowem Mazowieckim, jeżeli chodzi o SKM-ki, a Warszawą, tak jak sobie zwykniemy, tu jest Ożarów, co nie, to miały jeździć przez Jelonki, w skrócie dwie stacje na trasie. Orzeszów Mazowiecki, Warszawa Gdańska, no ewentualnie na wschodnią mogły pojechać, tak? Ale bezpośrednie połączenie Orzeszów Mazowiecki, później przez Powązki i do Warszawy Gdańskiej. Połączenie de facto mogłoby być obsługiwane tak samo jak S20 jednym pociągiem szybkiej kolei miejskiej. Bez jakichś większych akrobacji byłaby SKM-ka, byłby dobry, szybki dojazd do tej części Warszawy. No, trzeba zwrócić uwagę, że Orzeszów Mazowiecki jest jednym z dwóch dużych miast, które się znajdują w aglomeracji warszawskiej, które nie mają połączenia z szybką koleją miejską. Jeszcze do niedawna było to Piaseczno. Piaseczno ma już swoje SKM-ki. Piastów, Pruszków mają swoje SKM-ki. Otwock ma już od dawna SKM-ki. Stulejówek ma już swoje też SKM-ki. Legionowa również ma swoje SKM-ki. Jedyne co to Wołomin i Kobyłka nie ma cały czas, no i Zielonka. Nie mają też swoje SKM-ki, ale nie mają tak dopakowane KM-ki, które jeżdżą co 10 minut, więc w sumie to nie ma jakiegoś dużego potrzeby. Natomiast w Orzeszowie Mazowieckim dalej w szczycie co 15 minut te pociągi. No mogę już na było tutaj zrobić lepiej, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, że skończyła się przebudowa stacji kolejowej, która została rozbudowana o tyle, że ma teraz dwa perony, więc tutaj na spokojnie więcej pociągów mogłoby się zatrzymywać. Pociągi Intercity tu się nie zatrzymują. Pomimo tego, że przejeżdżałem przez tą stację, nie zatrzymują się. Chyba to jako nikogo mimo wszystko nie dziwi, ale stacja jest duża, a potencjał jest całkowicie niewykorzystywany, bo jeżeli są dwa perony, de facto cztery krawędzie peronowe, to tych pociągów mogłoby wjeździć więcej niż w szczycie co 15 minut. A na razie nic nie mamy, więc SKM-ek nie ma. No i tak mniej więcej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację w Orzeszowie Mazowieckim. Co się faktycznie wydarzyło w ostatnim czasie? Dobra, to może na koniec zróbmy faktycznie, co jest na plus, co jest na minus. Tak, żeby to ładnie podsumować. Na plus jest to na pewno, że autobusy linii 733 dojeżdżają aktualnie do metra Bemowo. To jest faktycznie na plus. Na drugi plus jest to, że jeżdżą aktualnie teraz tam też linie, na tej linii autobusy przegubowe. Trzecim plusem jest to, że zakończyła się przebudowa stacji kolejowej Orzeszów Mazowiecki. Z tym, że pamiętajcie, że tutaj wkład samorządu, czyli miasta Orzeszów Mazowiecki był zerowy, no bo to była inwestycja realizowana przez PKP PLK. W dogadaniu się z Orzeszowem, ale to tylko wyłącznie dogadanie. Żadnych środków finansowych tutaj nie było realizowanych w tą stronę. Jeśli już, to może bilet ma został postawiony, ale to bardziej chodzi o koleje mazowieckie. Więc w tym aspekcie tutaj nie mamy plusów, jeżeli chodzi o sam Orzeszów Mazowiecki. No i co? No i ostatnio jakieś nowe drogi rowerowe czy ulice robili. Może jakieś nowe ronda. Tu chyba nowe rondo jest. Więc to jeszcze można by powiedzieć faktycznie jako plusy. Natomiast jako minusy. Coraz to większe korki. Linie autobusowe się przez to spóźniają i stoją w niesamowitych korkach. Autobusy dalej w weekendy jeżdżą co 2,5 godziny, więc to też nie jest dobra sytuacja. W tygodniu w szczycie co 30 minut autobusy całkowicie przeładowane, tak że praktycznie pasażerowie się do nich już mogą nie mieścić. Brak SKM-ki, która była obiecywana, brak nowej linii autobusowej, która też była obiecywana, więc to też jest na minus. No i co? No i brak informacji pasażerskiej, ale to wiemy, że to nie jest akurat po części władz Orzeszowa Mazowieckiego, więc też jest na nie tą stronę, ale na tą stronę możemy doliczyć brak żadnych bezkolizyjnych nowych przejazdów kolejowych. A pamiętajcie, że mamy tutaj przejazd kolejowy, tu przejazd kolejowy i tutaj w Duchnicach przejazd kolejowy, więc jakby tych przejazdów, no tu jest jeszcze jeden przejazd kolejowy, na jest Puchocin, ale no, tych przejazdów kolejowych jest dosyć dużo, żaden nowy tunel, most, wiadukt, nic nie zostało zrealizowane, w Sulejówku chociażby. Teraz powstaje drugi tunel, w Wesołej zaczyna być niedługo budowany, w Rembertowie, na Chamrzyńskiej. I właściwie na większości części, inaczej, no chyba tylko na linii kolejowej numer 3 pozostały przejazdy kolejowe, które nie zostały jeszcze pousuwane, bo większość
ma już podobione wiadukty, tunele i inne bariery, bo sobie zerknijmy tak na szybciutko. Tylko na Legionowskiej linii, no to de facto mamy tylko i wyłącznie przejazd górą, przejazdów kolejowych zbytnio nie ma. Na linii w kierunku Sulejówka, no to właśnie teraz są wszystkie chowane. Na linii w kierunku Kobyłki, no to faktycznie ząbki tej cały czas mają dosyć dużo tych przejazdów kolejowych, ale na dalszym odcinku wszystko już zostało mniej więcej całkiem ładnie pochowane pod ziemię albo nad ziemię. Jeżeli chodzi o LK7 w kierunku Otwocka, to jest teraz realizowane w ramach tylko dwóch inwestycji, czyli i na pewno Warszawa-Wawer i następnie do Otwocka w przebudowie linii kolejowej. Jeżeli chodzi o Piaseczno, tutaj zbytnio przejazdów kolejowych nie ma, ale jest jeszcze jeden w tym miejscu, który musi być usunięty, natomiast to będzie realizowane w ramach większej inwestycji, więc to też sobie czeka jeszcze aktualnie. Łukaczka nie ma zbytnio przejazdów kolejowych, a nawet jeśli to ten ruch jest zbyt mały i tego się nie robi. Linie w kierunku Piastowa, Pruszkowa, powstają nowe wiadukty, jeśli już tam nie ma od dawna przejazdów kolejowych, a to dlatego, że to po prostu jest inwestycja przez CMK i Pendolino tam jeździ, więc to musi być szybko, bezpiecznie i tak dalej. Jeżeli chodzi o właśnie tą linię tutaj na Żołob Mazowiecki, no to mamy tych parę przejazdów. Tutaj oczywiście zostało ich parę zlikwidowanych, w Broniszach jest wiadukt, jest też wiadukt do Ursusa, ale pomijając, no i tutaj też oczywiście aleja 4 czerwca jest, natomiast pomijając to są dwie inwestycje warszawskie, to jest faktycznie już nie warszawskie, no i tutaj też jest jeszcze jakieś parę ulic, które cały czas czekają na zakończenie, więc jakby, no, sytuacja infrastrukturalna leży trochę, bym powiedział. Mamy 5 minusów na 2, góra 3 plusy, więc no nie, no można by tu faktycznie tę sytuację poprawić jeszcze. Ale żeby nie było, że jest tak źle i tragicznie, na koniec tylko wyłącznie mogę wam jeszcze pokazać takie coś jak Błonie. Proszę bardzo. Mamy Błonie i w Błoniach szybciutko plusy, które się pojawiły w ostatnim czasie. Pojawił się nowy przystanek Błonie Rokitno, więc faktycznie możemy tam teraz dojechać do nowego miejsca, Błonie Rokitno się znajduje w tym miejscu i też to nagrywałem w ramach inwestycji, ale na minus mamy tak. Błonie cały czas oczywiście nie mają SKM-ki, oczywiste, nie mają żadnych autobusów komunikacji miejskiej w ramach WTP, dojeżdżających szybko do centrum Warszawy w ramach jednego wspólnego biletu, nie mają w ogóle drugiej strefy biletowej i z tego co wiemy nie jest nawet zbytnio planowane w najbliższym czasie, nie mają żadnych bezkolizyjnych przejazdów, więc gorzej niż w Ożorowie, bo tam jest jeden w teorii, więc tutaj mamy jeden przejazd kolejowy, drugi przejazd kolejowy, trzeci przejazd kolejowy i ten nowy też przejazd kolejowy, bo też jest jako Błonie, możemy policzyć, więc de facto nie mamy żadnych bezkolizyjnych przejazdów. Drogi rowerowe jakieś się pojawiły, faktycznie, to trzeba im przyznać, no ale nie wiem, czy te drogi rowerowe są na plus, jeżeli pociągi jeżdżą tak, no, jeżdżą tak samo jak do Ożorowa, tylko parę pociągów kończy swoją trasę w Ożorowie Mazowieckim. Więc jakby, wybaczcie sobie, że mieszkacie tu, a mieszkacie tu i tu macie drugą strefę i autobus jeszcze do ten co 2,5 godziny, a mieszkacie w Błoniach i macie tylko łącznie pociągi i stoicie sobie na przejazdach kolejowych. No jakby, no wiem, no da się jeszcze gorzej, tak? Może być jeszcze gorzej, jeżeli ktoś z was by się zastanawiał. Jakby, jeżeli tak jeszcze doprecyzowując, Błonie są w drugiej strefie biletowej, ale kolei mazowieckich nie ZTM-u. Więc no tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą część Warszawy Zachodniej. No oczywiście na górze wiadomo, że mamy takie bariery jak Leszno, Campinos, które mają normalnie w miarę rozwiniętą komunikację miejską, Elki, nie Elki, 700-ki jeżdżą co godzinę 30 minut stabilnie przez wszystkie dni tygodnia, najrzadziej to jest właśnie co godzinę, w weekendy, ale te autobusy jeżdżą, nie jeżdżą, stoją w korkach w Babicach, oczywiście, że stoją w korkach w Babicach, właściwie na wjeździe do Warszawy, ale dojeżdżają bezpośrednio do metro Bemowo i tutaj sytuacja jest stabilna, cały czas tak samo jak było. Tutaj jedyne, co się w najbliższym czasie zmieni w Ożorowie Mazowieckim, to jak będzie ukończona ulica Nowoczuchowska, której niedługo mam robić film. Znaczy już zrobiłem go, tylko jeszcze go nie zmontowałem, więc no co ja mogę powiedzieć? No miało być pięknie, miało być San Francisco, miało jeździć autobusy co godzinę, miało być więcej tych autobusów, miało być szybka kolej miejska, a są autobusy przegubowe, które są zapełnione. Miejmy nadzieję, że w przyszłości ta sytuacja się poprawi. Tymczasem, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Standardowo, tylko tak jak mówiłem, mam mało na to czasu niestety. Zachęcam was do pisania, które części warszawskiej aglomeracji, jeżeli chodzi o komunikację miejską, chcę, żebym sprawdził, gdzie faktycznie jest sytuacja podobnie może dramatyczna jak w Ożorowie, chociaż mimo wszystko sądzę, że tutaj jest ciężko konkurencję. No dobra, Błonie są lepsze, ale Błonie są poza skalą. To piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli, żeby sprawdzić. Jeżeli zbyt bardzo zhejtowałem, czy może czegoś nie ująłem, o czym zapomniałem, piszcie mi w komentarzach, bo w sumie jestem ciekawy, co o tym wszystkim sądzicie. I co ja mogę powiedzieć, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.
Jeżeli coś się poprawi, to pojawi się kolejny odcinek z Mniejsza Beats, z tym Beats z Orza Mazowieckiego, ale nie przewiduję, żeby coś się wydarzyło w tym temacie. Chyba jest jak jest i... No i nie widzę tutaj jakichś większych predyspozycji. Wiadomo, że chodzi o to, że też nie ma kierowców do autobusów. Ale w innych częściach Warszawy jakoś się udało trochę zagęścić autobusy, więc jakby tutaj też nie widzę jakoś tej sytuacji, żeby... No wiecie, wiecie, co mi chodzi. Jakoś przeszkody się pojawiły, ale już autobusów częściej nie mamy. Coś jeszcze na koniec mam do powiedzenia. A, dzisiaj jeszcze będzie jeden taki film, chyba bardziej, będzie bardziej polityczny niż ten, bo będzie o sensowności trzeciej linii metra warszawskiego i jakie są plusy i minusy. To też trzeba podsumować, co nie? Więc jeszcze dzisiaj wieczorkiem późniejszym pojawi się film o M3. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!